Dzień dobry, Agnieszka Baron. Oglądają Państwo pierwsze w lipcu wiadomości telewizji Imperium w piątkowym wydaniu Kino pod chmurką, turystyczny rajd rowerowy, a może koncerty charytatywne na Starówce. Podajemy sposoby na aktywne spędzenie weekendu. Świętujemy również piąte urodziny Gliwickiego Agatu. Zapraszam na serwis. W tematyce zbliżającego się weekendu już jutro w Gliwicach będzie naprawdę głośno. To za sprawą muzycznego wydarzenia, którego celem nadrzędnym jest pomoc Ani Urban, podopiecznej stowarzyszenia Cała Naprzód, a efektem ubocznym dobra zabawa. Hałas miasta odbędzie się po raz czwarty, ale po raz drugi wyjdzie na ulicę i to dosłownie. Na ulicy Średniej odbędą się koncerty plenerowe, wystąpią Wiewiórka na drzewie, Skorup i Glas Ballerina. Za sprawą tego wydarzenia organizatorzy chcą podarować uczestnikom dobrą rozrywkę, ale także promować lokalną kulturę i integrować lokalną społeczność. Będą też licytacje, zbiórka do puszki kwestarskiej oraz stoisko z gadżetami i płytami Hałas Miasta. Początek wydarzenia o godzinie 18. Kino pod chmurką zaprasza na letnie seanse. Wzorem lat ubiegłych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta co niedzielę kinomaniacy z Gliwic będą mogli bezpłatnie oglądać filmy. Przygotowano coś dla dużych i małych. Kino akcji, sensacja, komedia i animacje. Letnie kino rozpoczyna swoją działalność w najbliższą niedzielę o 18 na Placu Grunwaldzkim, gdzie zostanie wyświetlony najpierw film dla dzieci. Dorośli również są mile widziani. Asterix i Obelix, Osiedle Bogów to kolejna najnowsza adaptacja kultowego komiksu o przygodach dzielnych Galów, którzy walczą z Cesarstwem Rzymskim. W polskiej wersji dubbingowej głosu użyczyli Anna Mucha, Piotr Frączewski i Piotr Adamczyk. Po galach na ekranie pojawi się propozycja od Woody'ego Allena Magia w blasku księżyca. Akcja filmu rozgrywa się w latach 20. na malowniczym południu Francji, a tłem wydarzeń są tamtejsze pełne przepychu posiadłości i modne kluby jazzowe. W rolach głównych Emma Stone i Colin Firth. Początek seansu dla dorosłych o 20. Polska reprezentacja wprawdzie skończyła już swoją przygodę z Euro, ale dla naszych gliwickich piłkarzy sezon dopiero się rozpocznie. W środę 6 lipca na Stadionie Miejskim odbędzie się prezentacja zawodników Piasta Gliwice, wicemistrzów Polski. Wydarzenie będzie połączone ze sparingiem niebiesko-czerwonych z Sigmą Ołomuniec. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 16 przy Okrzei 20. Zaraz po niej podopieczni Radosława Latala zmierzą się w otwartym meczu sparingowym. Mecz zostanie rozegrany w pełnym wymiarze czasowym. A teraz zmieniamy dyscyplinę i przesiadamy się na rower. Jutro zaczyna się we Francji święto kolarstwa, czyli Tour de France. Trasa wyścigu nie przebiega przez nasze miasto, ale miłą atmosferę, a zarazem przygodę można przeżyć, uczestnicząc w turystycznym rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie Przed Siebie. Organizatorzy liczą na równie wysoką frekwencję co ostatnio. Na starcie majowego rajdu stanęła ponad setka rowerzystów. Wynik można poprawić. Zbiórka w niedzielę o godzinie 10 na placu Piłsudskiego. Do przejechania jest 25 km. Trasa prowadzi przez centrum, osiedle Gwardii Ludowej, Ostropę, Sikornik i centrum. Wymagane są chęci i dobry humor. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody. Najlepsi z najlepszych Agat. Elitarna formacja wojskowa, która stacjonuje w naszym mieście w Koszarach przy ulicy generała Andersa, obchodzi pięciolecie istnienia. Z tej okazji odbyły się w miniony weekend zawody, skoki, spadochronowe, biegi. Polecam Państwa uwadze ostatni odcinek Detektywa Historii do zobaczenia w niedzielę na naszym kanale. Natomiast wczoraj odbyła się oficjalna część obchodów z udziałem oficjeli, podczas której prezydent Gliwic otrzymał specjalne wyróżnienie. Na uroczystości był również obecny ostatni żyjący cichociemny podporucznik Aleksander Tarnawski, który od kilkudziesięcioleci mieszka w Gliwicach. Podkreślam to przy każdej okazji, jak jestem tutaj w garnizonie gliwickim, wojskowym, że z takiego wojska jesteśmy dumni. To jest faktycznie powód do zadowolenia. Jednostka Agat świętuje pięciolecie utworzenia i bardzo dobrze ten czas poświęciła na szkolenie, na dojście do pełnej sprawności. Myślę, że te pochwały dowódców jednostki są zupełnie usprawiedliwione. No i tym większa nasza satysfakcja, dlatego że to jest jedna z nielicznych jednostek specjalnych w polskim wojsku. Mogę powiedzieć tak, 100% pewność, że zawsze pomożemy. Kwestia jest tylko inna.
Wojska specjalne zazwyczaj są już w działaniu, zanim wybuchnie konflikt i powstanie realne zagrożenie. Jeżeli mówimy o klasycznym typie zagrożeń, jeżeli mówimy o zagrożeniu terrorystycznym, naprawdę jesteśmy przygotowani, żeby wesprzeć tutaj przede wszystkim siły policyjne, bo to one są głównie przeznaczone do zwalczania terroryzmu, żeby wspomóc policję w zwalczaniu terroryzmu, a także w usuwaniu skutków ataków terrorystycznych, a jeżeli zajdzie potrzeba, także zapewnienia bezpieczeństwa także na ulicach Gliwic. Zarówno wojsko jest usatysfakcjonowane z tych kontaktów z miastem, jak i miasto wyraża satysfakcję z powodu wzajemnych relacji. Także mamy powody do świętowania tego sukcesu OGAT-u. Szersza relacja z uroczystości już w przyszłą środę w programie Detektyw Historii. Zapraszam do wirtualnych odwiedzin tvimperium.pl. Jesteśmy też aktywni w mediach społecznościowych. Przypominam, że w związku z trwającymi mistrzostwami piłki nożnej wszystkie mecze można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Wystarczy skontaktować się z biurem obsługi abonenta pod numerem telefonu 32 301 4000. Po wiadomościach pogoda na sobotę. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu.